Siemano. Postanowiłem sprawdzić niedawno zakupiony Canon N50, jak on się sprawuje w warunkach takich miejskich, przy ruchu, przy jeździe na rowerze. Dla porównania dałem też taki materiał bardziej statyczny, żeby zobaczyć, jak właśnie w tych ujęciach bardziej takich nieruchowych się zachowuje ten aparat. Cały materiał macie tu podany w 4K, żeby zobaczyć, jak właśnie ta rozdzielczość pracuje. Jak ktoś ma jakiś ekran 4K, możliwość obejrzenia, to dajcie znać w komentarzach, czy to fajnie się ogląda, czy jak to wygląda w ogóle. Nagrywając to wszystko, nie miałem zewnętrznego mikrofonu, tylko był mikrofon wbudowany w aparat. Bez mikrofonu zewnętrznego. Więc buczy jednak ten dźwięk tu, przy jakimś wietrze. Jak widać, stabilizacja tego obrazu nie jest za dobra, chociaż dałem tu pełną stabilizację, taką obiektywową i cyfrową też aparatu na maksa, no ale ten obraz cały czas nie jest stabilny. Tu pokażę Wam kawałek, jak jadę rowerem, trzymam takich na luźnych rękach. Trochę lepiej to wygląda. Lepiej to wygląda, ale jednak nie za dobrze cały czas. Trzeba mieć jednak najbardziej rozszerzony obiektyw, czyli tą szerokokątną taką przysłonę. Czyli tu w tym momencie będzie 15 mm. No wtedy jakoś to jeszcze w miarę wygląda dobrze i no jednak ruch na rowerze musi być bardzo stabilny albo po prostu płynny.